Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. No nie, no to ja, tak, moi drodzy, jestem. I dzień dobry, witam was, a raczej dobry wieczór, bo jest pewnie godzina 18. Witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, wróciłem po chorobie, a raczej w trakcie choroby. No bo nie mogę was zostawić tak bez tych odcinków, ja tak nie potrafię, no to są 2 lata wyjęte z mojego życia i choćbym tutaj pruł, czy nawet jakbym miał, nie wiem, sraczkę, biegaczkę, to pewnie siedziałbym w pieluszce, ewentualnie na kiblu przy laptopie bym to nagrywał. Nawet, że mielibyście pogłos, no. Więc nie potrafię sobie odpuścić tego, mimo iż tak naprawdę spartoliłem fajny event, raczej Halloween, który też, no miałem jakieś tam plany na niego, no niestety wyszło jak wyszło. To my dzisiaj będziemy robić? Nie wiem, nie pamiętam. Powiem wam tak, ostatni odcinek to ja chyba nagrywałem, żeby was nie skłamać. Dzisiaj jest poniedziałek, tak? Bo wczoraj mieliście dodatkowy odcinek z terminy, bo już tak po prostu... Ach, sam się za terminką stęskniłem. Więc mieliście wczoraj odcinek terminu dodatkowy, dzisiaj jest Graveyard Keeper, czyli dzisiaj jest poniedziałek. Jestem w pracy, w sumie już jestem po pracy w tej chwili, pewnie nagrywam kolejny Firenhanger. Co będziemy robić, czyli nie nagrywałem w sumie tydzień czasu. Nie wiem dokładnie, co będziemy robić. Lecimy na żywioł, bo się powtarzam. Dobra, bohater. Jestem bohaterem. Chciałem chyba pszczółki pozbierać troszkę. Dobra. Wiem. Potrzebujemy pieniędzy, dużo pieniądzów. Mega dużo pieniądzów, bo nie możemy, kurwa, odprawiać żadnych mszy. No właśnie, nie możemy mszy odprawiać. Więc tak, ile to kosztowało? Obywatel? Czy to był prawy obywatel? Kurewska pieczęć nie chce. Prawy obywatel. Na prawego obywatela potrzebujemy 3 silvery i papiery prawego obywatela, które kosztują pewnie jeszcze, kurwa, więcej. Ili się wyjebałem. Mam 69 silverów. Czyli to jest papryczka. Mam pomysł, mam plan, wykonam go sam, ale kredytu brać nie będę. Robimy w ten sposób. Całe to żelazo, które jest tutaj, napierdzielamy jak najwięcej na proste części z żelaza. Jakie kurde fuk w opór części z żelaza. Nie znałem nawet, czy by drugiego pieca nie trzasnąć, ale nie, chyba nie. I te proste części z żelaza idziemy opierdolić ruskim. I... Nie, no to plan by miało być śmieszne, ale nie wyszło. Nie, no nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. Kurwa, to naprawdę miało być śmieszne i nie wyszło. I to nawet nie to, że to jest głupie, czy to jest głupie, ale to nie wyszło z tego powodu, że w sumie nie wiedziałem, co dalej powiedzieć. Nie, no zdrowy, jeszcze nie jestem zdrowy, no. Jeszcze nie jestem zdrowy. Dobra, pędraki do domu. Idziemy. Nie, to oddaj. Oddaj. Idziemy tu. Ukochany dom. Kurwa, nie ukochany dom. Girod Lamo. Nie chciałem tutaj. A ulotki? Jak się robi ulotki? I tak musimy czekać i tak. Więc nic się nie stanie, jak przynajmniej zobaczymy, jak się robi ulotki, nie? No. Oj. Naprawdę, czuję się jak naćpany. Tyle leków, ile ja wziąłem przez ostatni tydzień. To ja chyba nie brałem tyle leków nigdy. I naprawdę, no jest... Niby jest lepiej, no bo już siedzę przy komputerze. Ale to nie zmienia faktu, że i tak czuję się jak gówno. To niedobre jest. Dobra, bo ja tego tak nie mogę zrobić. Jak ja mogę zrobić ulotkę? Ja muszę coś tutaj zrobić. Butelka ręczna nie. Młyn alchemiczny chyba też nie. Jak alchemiczny, to ja nie wiem, po co mi to. Warsztat kościelny, czy to nie jest... To jest to. A jakie ulotki robi do jasnej w jasnej? Bo tego nie wiem. Tego nie wiem. Stół badawczy mamy. Alchemiczny jeden mamy. I to był alchemiczny, nie, to był kościelny. To był chyba alchemiczny. Czy to jest mieszarka ręczna? Mieszarka ręczna. Czyli nie mamy stołu alchemicznego. Ani jedynki, ani dwójki. To jest śmieszne. Nie, to też nie możemy zrobić.
Mam mieszarkę ręczną tą. Czyli... Destylator moglibyśmy zrobić. Młyn alchemiczny chyba nie, warsztat alchemiczny. To jest nam pewnie potrzebne teraz stricte najbardziej. Jak zrobić zaawansowaną kolbę stożkową za chuj, nie wiem. Zaraz się dowiem. Jest jakiś wulgarny, zrobiłem przez tą chorobę. Dużo seriali na Netflixie, wiecie? Nie, no, egzorcystę obejrzałem tylko. No ale to, no, to w sumie by tłumaczyło wiele. Dobra. Piasku. Piasku, nit piasku trochę. Coś tam nawet mam. Piasek grzeczny, niebezpieczny. Ale to i tak na razie tego nie zrobię. Dawaj jeszcze tych części prostych trochę. I lecimy do tego naszego typka. Użyj, tylko nie spierdziel to. No, dziękuję. Ja sam sobie muszę mówić, czego mam nie spierdolić, wiecie? Ten typ tak ma. Panie Kowalu, czy pan weźmiesz ode mnie trochę złomu? Dla mnie złomu. Weźmiesz. I to 6 silwerków. Ojojojku. Ojejku, jejku. Przejdę za chwilę jeszcze z większą ilością złomu. Musimy iść do kopalni. I musimy jeszcze węgla sobie trochę wykopać, nie? Trochę węgla. Ukochany domek. To niech się robi. I tak, węgiel by się przydał. Pokopać byśmy też trochę mogli. Dwa ciała do spalenia. To już półtora silvera za jedno, dobrze pamiętam? Chyba tak. Dobra. Prawy obywatel. Papiery prawego obywatela. Mamy to! Glejt miejski. Ło! Zbroję na handel, nie mogę. Ojejku. Arystokrata, nie ma. Z 12 golda was popierdoliło z tymi cenami. Ej, pozwolenie na ekshumację. Mógłbym w teorii tego jednego klienta wypierdolić z tego cmentarza. Tego też bym z chęcią wyjebał. 4 silvery. Tego klienta też bym wyjebał. Tych dwóch klientów naprawdę, tego jednego na 100%. On to w ogóle jest jakiś taki zgnity. On zero daje. Dobra, ale to może za chwilę. Dobra, czyli tak. Papiery prawego obywatela już mamy. Glejt miejski. Możemy udać się do miasta. Aha. Moi drodzy. Możemy w końcu iść do miasta. Jasna, ciasna, możemy iść do miasta. Dobra, ale najpierw to ja was wezmę. To są zwłoki. No, wyglądają jak zwłoki, pewnie pachną jak zwłoki, nie? Ja ciebie coś tutaj robiłem, czy nic nie robiłem z tobą? Chyba nic. No nic, dawaj krew. Jednak krew to krew. W ogóle znów nie zrobiłem tego, co chciałem. Przechwytuj kursor, nie. A ja coś popierdoliłem z tym OBS-em, wiecie? To bardzo. Ja muszę, pewnie jutro jakoś tak w niedzielę sobie usiądę. Odłamek grzechu, dawaj to. Zapewne jutro sobie trochę usiądę. Pokminię nad streamami, bo te streamy są kurwa w paskudnej jakości. Albo przejdziemy w końcu na Twitcha. To wolałbym uniknąć. Ewentualnie może będę nagrywał to przy okazji. Jak będziemy grać, nie wiem, Fear and Hunger czy coś. I będę wstawiał po prostu to na dodatkowy materiał. To też nie byłoby w sumie głupie. Albo nie wiem. Albo dojdę do perfekcji z tym jebanym YouTube'em. Naprawdę jest irytujący ten YouTube ostatnimi czasy. Już sam fakt, że nam tutaj zabraniają odbloków używać. To już jest w ogóle dramat. To jeszcze wiecie. Jakieś fochy na streamach. Chociaż ja zawsze ze streamami miałem problem. Zawsze były w paskudnej jakości, jeżeli chodzi o YouTube'a. I nigdy nie wiedziałem w sumie dlaczego. Glejt miejski, dobra, to się przyda. No to mógłbym pozostawiać. To też. No. Dobra, to tyle starczy.
Więc no, będę na pewno coś kombinował na ten temat, żeby jak najbardziej to wszystko pięknie, ładnie poogarniać. Że streamy były piękne, czyste i klarowne. Mam w tej chwili chyba 20 profili, jeden na Twitcha, jeden na Izaka, jeden na chujwie jakiegoś ptaka. I nic nie jest dobrze skonfigurowane. To się musi zmienić. To się musi zmienić. Dobra. To już mamy ładnie wszystko porobione. Żelaza. Resztę złomu sobie tu poodstawiajmy, bo też nam nie jest to potrzebne. Zresztą, kurwa, co ja się będę martwił. Wszystko powrzucam, zaraz idziemy do miasta. Ale to jak nie muszę, to niech będzie tutaj, nie? Osełkę też tu wjebałem, nie wiem po co, ale okej. Dobra, czyli tak, potrzebujemy jedzenia, glejtu miejskiego i wszystko. Osełkę dostajesz. To zostaje, to zostaje. Żarcie jest. Idziemy. Gdzie było miasto? Miasto było tu, czyli tak musimy iść do wioski. Czyli kamień by się przydał jednak. A mam kamień, tylko zużyłem go. Ale jestem kurwa upośledzony. Dobra, to zanim to jeszcze zrobimy, to przynajmniej te zwłoki ogarnijmy, co? Tylko spalmy po prostu. Wiem, że ja tutaj robię milion rzeczy i żadnej nie skończę. No to jestem ja, no. Mnie się albo kocha, albo się nienawidzi. Taka jest prawda. Jeszcze muszę to zrobić. Dobra. Gonzalez, ty się tutaj bal. I ty się też jaraj. Ej, no ale ty się bal. O, no. To jest w pochówku jakieś piękne. To możemy wywalić. Od razu to sprzedamy, trochę kasy zarobimy, też będzie spoko. I w sam raz nam się to ładnie wszystko pouzupełnia. Nasze timingi. Nasze timingi. No, szybciej się pal. Szybciej, szybciej. Jak to się w ogóle nazywa? Krematorium. Takie na powietrzu trochę. Dobra. Sól będzie do zupy. Tego używamy pod martwym kuniem. Oradyk. Gratulacje, nowy kościół wiele znaczy dla mieszkańców wioski. Wkrótce dodam tu więcej pokoi i stolików. No i fajno. Weź to ode mnie kup. Za 4,50. To nie jest dużo. Nie przesadzaj, stopień drugi. Możemy kupić czerwone wino. A czerwone wino wiecie do kogo było potrzebne? Bo ja wiem. Kurwa, dzisiaj same nowości. Postacie. Mietek, zdobądź butelkę wina. Mam. Ale najpierw miasto. Ach, już widzę normalnie. Ale się będzie działo tam. Idziemy do miasta. W ogóle jakoś tak... Powiem wam, że dziwne kolorki są kurwa na tym... SRGB? To było to? Jezu, ale jestem lamus. Wyostrzenie, korekcja barw. Oczywiście, że wam zrobiłem kurwa jakieś... O Jezu, 13 minut odcinka psów w dupę. Nie wiem jak to zrobiłem. Droga do miasta jest zamknięta. No jak to? Mam glejt. Potrzebujesz glejtu miejskiego. Idź dalej do miasta. Śmiało, miłego pobytu w mieście. Dziękuję. Bożu, Boziu, czy Boziu popierdoliło? Nie żyjesz. Aha. Kurde, blaszka, co to było? Chyba zostałem rażony piorunem w drodze do miasta. Poczułem to. Raz stary i potężny gniew. Podskocz no tutaj. Zdaje się, że ktoś lub coś o wielkiej potędze nie chce cię w mieście. Sam nie wiem. Jeśli będziesz dalej próbował źle, może się dla ciebie skończyć. Jedna gadająca czaszka wystarczy. Ale muszę się tam dostać. Poszukuję magicznych przedmiotów, muszę wrócić do domu. Trochę ubodło mnie, że chcesz mnie zostawić. Powinieneś pogadać ze Żmigiem w katakumbach. Potraktuj to jako radę od przyjaciela. Będzie w stanie znaleźć dla ciebie te przedmioty? Zręczny z niego łotrzyk. Znasz Żmija? Ciągle ze sobą gaworzymy. Chowam się na stosie czaszek i po prostu rozmawiamy. Myśli, że jestem jego wewnętrznym głosem, przez co jest bardzo szczery. Zdradził ci coś ciekawego? Jako jego wewnętrzny głos uważam to pytanie za nie na miejscu. Dobra, pogadam ze Żmijem. Może będzie w stanie mi pomóc. Nie wiem, czy nawet Żmija teraz nie ma. Panie Żmij! Żmiju!
Żmyjuchu, jesteś tu, Żmyjuchu? Powiedz, że jesteś, Żmiju, proszę. Potrzebuję pomocy. Tylko jak tu jesteś, to dopiero cię mogę o pomoc pytać. No nie ma cię, kurde, no. Żmyjuch jeden, no. Albo kolorami po oczach świeciłem, co? Kurwa, ja to jestem genialny. Mówię, ja muszę zrobić porządek z OBS-em. Muszę, bo mam tak najebane tutaj wszystkiego. Ja nawet nie wiem, na czym ja nagrywam, tak szczerze powiedziawszy. Już teraz wiem. No ale pewnie wam po oczkach tam ponapierdzielałem trochę, nie? Dobra. Tylko tak. Ciebie bierzemy. Ja. Don Shiro. Hasta la vista, Shiro. Jeżeli mi się uda go ładnie oskurować, a w to wierzę, bo ja go odchudzę, zrobimy mu liposukcję na pośladkach, odeściemy mu trochę krwi, bo wiecie, blada cera to na przykład w Azji jest bardzo, bardzo taka, no, ciana. I idziemy zrobić ekshumację, jednego spalimy, a drugiego zakopiemy na tym miejscu. Dobry plan? Kurwa, zajebisty. Pozwolenie na ekshumację, tu jest. No i dziękuję. Lecz. Dobra. Ekshumuj. Naprawdę muszę to usunąć? Dobra, a teraz mogę? Mogę. Zobaczymy, jak to działa. Ujejejej. O. No i nowy sąsiad. Ej, to w sumie tak naprawdę, bazując na ekshumacji, tracimy około 25 centów. Tak jakby, nie? No zobaczcie, ja go spalę tutaj i on nadal mi da 1,5. O, tu drewno było w ogóle. Tu było drewno. Tylko jestem jeszcze ciekaw, czy... Nie sprawdziłem tego, cholercia. Czy jak my tutaj... Będziemy mieli tu dziurę, to czy ja będę mógł ją usunąć? Chyba tak, ale pewny nie jestem. To na przykład mogliśmy, ale czy dziurę można usunąć? Już tego nie wiem. Sprawdzimy. To będę w razie czegoś dziurą. Chuj tam. Każdy ma dziurę, czy to w dupie, czy to... No. Dobra. Kolega, robisz paszą won. Nagrobek usuwamy. Damy komuś innemu. No jak? Energii za mało. Usuwamy. Ekshumuj. Petent wykopany. Minus 2, tak w ogóle. Jezu. I usuń. Powiedzcie, że ja mogę tu dziurę zasypać. Chyba mogę. Chyba tak. O, i no i ładno. I zobaczcie nasz cmentarzek, tak się ładnie tutaj rozrasta. Tutaj jakiś, o, kamienny nagrobeczek, pyk, pyk, stary mary, już dwójeczka nam wpadła. Kurde, jak tu się ładnie robi. Nowe ogrodzenie, tutaj kościół zainwestował. A mówią, że parafia jest zła i szkodliwa. Nie jest zła i szkodliwa, po prostu trzeba nią dobrze zarządzać. Jakby się klechy ode mnie uczyły, to to wszystko by, kurde... Nie, no w sumie to by wtedy nie szło, jakby nie patrzeć. Kolejne ciało tu jest, ej! Czy nie? Nie. A co mnie oszukuje gra? To chyba znaczy, że po prostu mamy... Mamy po prostu chyba za dużo... i zwłok tam. Dobra. To zaraz sobie ogarniemy spokojnie. Dużo opołów zrobię, no muszę to porobić, bo... Jak tego nie porobię, to wiecie, to potem będzie... Polano było chyba. Nie opół. Tak, polano. Shiro, Shiro, jak spierdolisz, to będziesz miał. Pyk, pyk. O, teraz jest żmijuch. To Quake to był chyba dla kupca. Tak mi się wydaje. Tak? Ja, Quake był dla kupca. Kupca, co się wydupca. Ale powiem wam, że mi się troszeczkę charakterek wyostrzył. Znaczy charakterek. Żarcik mi się wyostrzył, nie charakterek. Raz, dwa, trzy. Żeby było symetrycznie, to spalimy cię tu. Nic osobistego, po prostu mi się tutaj bardzo podoba. Dobra,
Idziem do Żmiucha. Może on już będzie nawet tutaj. Panie Żmi, bo ja mam do pana intererę. Kici, kici. W ogóle musimy iść do czaszki jeszcze. Ale najpierw Żmi. Żmi był tu. La Żmiuch. Musisz pan już być. Kurwa, nie masz... O, jest pan. Jest, dobra, jesteś pan. Żmiju, czy możesz znaleźć dla mnie kilka przedmiotów? Kubeł z krwią. Mogę ci dać. Rozmawiam o interesach. Słyszałem, że możesz zadać mi kilka nielegalnych rzeczy. Jeśli słyszałeś, że coś mogę, to zapewne mogę, ale za przysługi warto się odwdzięczyć. Aha, potrzebuję nowych narzędzi naprawczych. Pracę. To urocze. Kim ty niby jesteś, żeby mnie zatrudniać? Mam srebro, zapłacę ci. Nie, niepotrzebne mi teraz pieniądze. Jeśli pomożesz mi osiągnąć mój życiowy cel, to może zastanowię się nad udzieleniem ci pomocy. Quid pro quo, jak kiedyś mówili wieśniacy. Żmiju, czy możesz znaleźć dla mnie kilka przedmiotów? Mogę znaleźć wszystko. Powiedz tylko, o co chodzi. Lustro dumy, wiecznie płonący węgiel i słony widelec. Niezłe dziwactwa. Jak zapewne zauważyłeś, pracuję tu nad bardzo ważnym projektem. Mam przez to trochę mało czasu, ale jeśli mi pomożesz, może się odwdzięczę. Dobra, kubeł z krwią to gdzieś tam nawet mieliśmy już. Tylko pytanie, gdzie to było? Bo ja to nagrywałem tydzień temu. Ponad. I tak trochę, kurde, nie pamiętam. I na pewno nie pamiętam. Kurde, ja to wjebałem. Jezu, czemu ja jestem taki upośledzony? O, tu było. Nie wypadałoby tam zaraz pójść do tego dungeonu. Już raz byliśmy, ale mieliśmy eku zapchane i w sumie gówno wyciągnęliśmy z tego. No ale dobra. Idziemy. Proszę, Żmiju. Czy to ci się przyda? Och, pogańska krew. Nada się. Nie lubię cię, ale wezmę pod uwagę twoją pomoc. Kurwa, krwawe goździe. Mogą być krwawe goździe. Za czaszki mogę... No ja nie wiem, co mogę. Dawać czaszki. Czyli czaszki teraz wycinamy. Czaszki wycinamy. Tam jedna nam nawet gada, to moglibyśmy ją tam w sumie nawet wepchać. 8 czaszek. To czaszki w sumie są o tyle dobre, że one się stakują. Jakby tam jelitka były potrzebne. Uuu, to byśmy mogli, kurwa, porobić tyle rzeczy. No dobra. Czaszki na ścianie, czaszki na kolumnie. Takie cudo? Nie no, tu najpierw. Czyli wycinamy dużo czach. I czachadymi. Czachadymi. Dobra, to mamy zrobione. Idziemy teraz do naszej czaszki, flaszki. Czyli tak, do miasta nie wejdziemy, cholercia. Jest lipa. Srebrne, kurwa, wino. Chcesz? Ty obć molungu jeden, ty. Jezu, jaki ty wymagający jesteś. Nie wziąłem dodatkowo jeszcze... Kredytwo pochówku, kurwa. Jestem naprawdę udolny. Dobra, trochę stracimy, no ale trudno. Tak na plus. I tak na plus. On tam kiciu się w ogóle. Kitku, wykitku. Kitku, wykitku. Czy my tu możemy wejść? Jest to zamknięte. Już jedzie nasz kolega. Wstawił motyka. Ja to robię szybciej. Czy ty masz tam jeszcze jakieś marchewki, kurde? Nie masz już chyba, nie? Nie masz marchewki. Jeszcze chyba dwa trupy mogą przyjść. Bo tam 5 marchewek chyba jest za sztukę. Daj mu wino. Nie mam zwykłych smaku, ale czuję, że brak mu alkoholu. No chyda. Oczywiście masz coś mocniejszego, co nie? A może... koniak. Koniak? Nie, wybacz. Ech, ale zamierzasz pomóc druhowi go znaleźć, prawda? Rzecz w tym, że nikt go nie sprzedaje, a sam nie wiem, jak go wytworzyć. Ile rozczarowań przyjdzie mi znieść w ciągu jednej chwili? No nic. Poczekaj tylko, spróbuję znaleźć jakąś radę.
Porozmawiaj panowie z Mietkiem. Jakieś pomysły odnośnie do koniaku? Ach tak, musisz tylko znaleźć i wykopać stary antałek. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Należał do poprzedniego grabarza. Byliśmy razem całymi dniami. Jakieś punkty orientacyjne? Pod kopułkami ziemi między wioską a latarnią. Koniaku jest za mało, żeby obdzielić nim wszystkich, więc zrób to cichcem. Dlaczego mam się tym zająć? Kurde blaszka, bo zębami go nie wykopię. Dobra, dobra. Jak to zrobisz, to... powiem ci coś niesamowitego. Na przykład, że cię zrobiłem znów w chuja. O, i to by była rada. To by było coś. Dobra, no to co znów? Oj, ty jesteś jakiś taki... taki w sumie zaniedbany trochę. Ogolimy ci zaraz pachy. Wydepilujemy okolice bikini. Trochę wodogłowy zmniejszymy. Kurde, chłop jak dąb. Jeszcze z jedno to. Kurwa, zjebaliśmy. Dobra, to teraz już ciachamy jak leci. I tak idziesz na spalenie. Liposukcja ci się kurwa nie podoba, to będziesz miał. I w sumie nic z tego już nie chcę. 3-3, no remis. Pyk. Ubijmy trochę te dechy. Musimy się przespać w końcu. I w sumie tydzień, czy tydzień, połowa tak naprawdę do kolejnego. Czy do kolejnej mszy. No, spal się, spal. W okazji to możemy jeszcze porobić. I pyk. Czyli tak. Ogólnie antałek jest gdzieś w okolicy między miastem a latarnią, tak? Może być, kurwa, ciężko to znaleźć. Może być to ciężko znaleźć. Poślizgajmy się na gównie. Czy on w ogóle wziął te markewki? Wziął, czyli no, tak jak mówiłem, 5 za jedno ciałko. Najpierw amciu. Amirmir. Dobra, trochę żeśmy pospali. I tak idziemy do konia. Pod martwym kuniem. Ty sobie oczywiście tutaj wyhandluj to. Dielwit. Patrz, silverki. W no koniaku nie masz? No nie masz. Możemy cebulowe krążki już kupić. Dobra, i gdzie to było? Postacie. Wykopantałek z koniakiem spod kupki ziemi między wioską a latarnią. Kurwa, to naprawdę nam powiedziałeś. Tu jest wioska, tu jest latarnia, czyli gdzieś tu. To jest kupka. To jest kupka. Srebrny samorodek. Ej, jeszcze mi się to spodoba. Gdzie są kubki? Tu jest kubka. Kop dziurę. Już? Dłużej nie wytrzymam. Gdzie mój koniak? Spójrz, to coś dużego z metalu. Kurde blaszka, to niemożliwe. Wehikuł archeologiczny grabarza. Mojego kumpla? Tego od koniaku? Nie, poprzedniego. Niesamowitego wynalazcy i twórcy zombie. Uwierz mi, ten wehikuł jest znacznie przydatniejszy od tandełku koniaku. Pogubiłem się. Ilu grabarzy właściwie było? To prawdziwy skarb, stary. Mógłbyś nim nawet powrócić do domu. Wykop go prędko. Tujże. Jasnych wind widzimy się w katakumbach. Tylko posiadacze ziemscy mogą kopać na obszarze wioski. Co więcej, wszystko co leży na jej obszarze stanowi własność publiczną. Słuchaj, a co powiesz? Wybacz, jesteś zbyt biedny, żeby mnie przekupić. Muszę kupić ziemię. Porozmawiaj z Mietkiem o odkrytym wehikule. Może zakopmy to, co? Nie? To nie.
Nie ma tu jeszcze jakiejś kubki? O, jest kubka. Mogę to wykopać? Mogę! Zardzewiała siekiera. No w dupę sobie usać. Mi siekiera potrzebna. Zardzewiała dodatkowo. Kurde. Naprawdę tu nie ma już żadnej kubki? Ani jednej kupeczki? Nawet jednej grudki kubki? No naprawdę nie ma tu już nic. Chyba. Chyba nie ma. Chyba, że jeszcze na północy. Albo na południu. No właśnie, jest kupcia. Domorodki mogą być ciekawe. O, czaszka. No to nie jest dobry znak. Znajduję czaszki, to jest niedobrze. Niedobrze. Dobra, tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Rozumiem, że tutaj też już nic nie będzie. A nie, jest jeszcze jakaś kubka. Uuu, siarka. Więcej nowych przedmiotów. Mniej miejsca w skrzynkach. Świetnie. Samorodki też bym zdzierżył, ale... Po co mnie siarka? Po co mnie ta siarka? No i też chyba żadnej kubki nie będzie. Jest tylko baron. Cygański baron. Jak to brzmi? Możemy cię opierdzielić? Nie mogę. Nie, dobra, tu już kubki nie ma chyba żadnej, nie? Ej, a co tutaj było? Co to za miejsce? Ta droga prowadzi do górskiego portu, wstęp wzbroniony, aha. No to nic. Ohoho, dobra. Skoro tak, tą sprawy mają. No to cóż, chyba wracamy do domu. No tak, bo tu żadnej kubki nie będzie. Dobra, 5 siarki i 5 w sumie samorodków, no więc no, jakiś tam profit jest, nie? Ukochany domek. A czy my możemy na przykład sobie jeszcze przed mszą, bo w sumie to nie byłoby głupie, jakbym to zrobił. Przed mszą moglibyśmy sobie bardziej jeszcze ulepszyć kościół. Nie? No, no, właśnie. Tylko co my tu możemy zrobić, bo konfesjonały już są. Ołtarz chyba, nie? No właśnie, drewniany ołtarz. 4 belki, 4 deski i proste części. Nawet chyba ze 2 byśmy mogli zrobić. I okna witrażowe, no ale chyba jeszcze nas nie stać. 4 deski, 4 belki i 4 części, okej. Okay. 4 deski, 4 belki, się pamiętaj. 4 belki, 4 deski. Tak, tak. Dobra. Niebieski kwiat i kolce. To trzeba zapamiętać. Tylko, no, problem jest taki, że nie mam w sumie drewna. Nie mam drewna. On jeszcze schodzi z tym? Kurwa, serio? Nie za długo ci się rozchodzi z tym? Chłopie, trochę przeginasz. Jesteś wolny jak nie wiem. Jesteś wolny jak nie wiem. Dobra, najpierw się zajmijmy opałem. Był opół czy opał? Opał. A opał się robi tu. Tak, tak. Polana. Dobra. Polanie. Taka gra kiedyś była. Nawet 2 sztuki powinienem zrobić, ale okej. Wiecie, już trochę teraz dodam tego opału, niech to się robi powolutku. O. I zobaczcie, pyk. 11 sztuk. Kurwa, nie to. Nie chcę klitu. Opału mnie daj ta.
Zaraz będziemy mieć już nasz sądny dzień. Ja bym chciał dużo pypciów niebieskich sobie wykminić. Nie, przepraszam, teraz będziemy zombie robić, kurde. No właśnie, to tym bardziej. My zombiaków potrzebujemy, to tym bardziej. Wnosi, że nie jednego chcę stworzyć. Dobra. Nie masz miejsca na opał? Leń. 1350, świetnie. A tu jakiś opał jeszcze masz? No coś tam jest. A jednak nie. Cały czas tego opału jakoś tak dziwnie zostaje. Nie? Dobra. I 8 tego. Kolejne ciałko jeszcze sobie wpadło. Ach, ciałko nie zając. Już raczej nam nie ucieknie, prawda? Już raczej nóżek nie dostanie. Chociaż w naszym wypadku dostanie, kurde. To też się nie zgadza. Będziemy jednak trupy robić, nie? Dobra. 4 deski, 4 proste części i 4 belki. I w sumie 8. Zrobić po 2. Wtedy będziemy mieć 10 za ołtarz, to sporo. Dobra. A w sumie drewno to i tak nigdy nie jest za mało, nie? Dobra. Taki. Drewna nigdy nie jest za mało. To możemy chyba zacząć robić. 8 desek. Niestety, ale... Może są jeszcze jakieś deski? A kurwa są i belki też są. Czyli potrzebuję tylko 2 beleczki. O. I potrzebuję... Tam było ile desek? 3. I jeszcze w sumie dwóch takich. I prostych części tylko i wyłącznie. I będziemy mieć 2 ołtarze. I będzie pięknie. No nie? O. I akurat. Nawet miejsce miałem. Kurde, to poszło już za dobrze. Powiem wam szczerze, to jakoś tak za szybko poszło, nie wiem czemu. Czuję się nieswojo, bo wszystko poszło po mojej myśli. Dobra, więcej ciałek nie będziemy mieć, więc musimy troszeczkę tych marchewek jeszcze powciskać tam. Ja nie wiem, czy ja mam marchewki jeszcze. Może to już czas zająć się w końcu znów marchewkowym królestwem. Dobra, drewniany ołtarz. Którym się obracało R-ką. Mogę 2 chyba postawić. Z tego co widzę. Ops. I hops. 2 ładne ołtarze. Kurde, ale tu będzie elegancko. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Ale to jest pięknie. Nawet jakieś świeczniki podwójne by się jeszcze przydało, co wy na to? Ściennych to raczej nie. Tutaj pojedynczy jeszcze by wszedł. No, ale tutaj jeszcze po jednym by weszło, ej. Powiem więcej. Jakby się człowiek skupił, to jeszcze byśmy mogli nawet 2 tutaj dać. I tu byśmy mogli dać. Czyli 4 świeczniki, 6 świeczników. Tylko to duże rzeczy. To jest wtedy 4-24. 24 takich i 24 takich. Nie wiem, czy mi się uda, ale być może. Być może. Być może. 24 zaawansowanych, 24 proste. Okej. To na razie wezmę. No, trochę powiem szczerze, że będzie ciężko to zrobić. W szczególności, że nie mam jak przyspieszyć nawet tych produkcji tego. Proste jeszcze jak proste.
Ty cztery, tu cztery, tu już... No trochę mamy ich, nie? 8 sztuk. No właśnie, tylko to jest problem już teraz. To już jest problem teraz. No ale przynajmniej z jedną możemy dodać jeszcze, nie? Już nie będziemy psuć nawet, tylko dodamy. A niech mnie. Chyba, że coś jeszcze innego znajdę tutaj. Chyba, że coś innego znajdę. To za daleko trochę polazłem. Dobra. Wieczniki to po 4, tak? Czyli w teorii możemy 2 stworzyć. Ławka kościelna, okno witrażowe. To jeszcze nas niestety nie obchodzi. Kurwa, jeszcze tu możemy postawić. Dobra, ale to zaraz. Tego się nie da obracać. A, no, no właśnie. I by była Buba Shiro. Możemy jedynie postawić tutaj 2. Tamte 2 możemy zmienić. Ale co tam w sumie nie zmienia nic. No, nie zmienia nam to nic. Szynkę z tym możemy postawić. Jakość kościoła prawie 4 dychy. No skurde, elegancko. O, jest coś pięknego. Teraz mi nie dadzą dużo pypków. Ją zirytuję. Dawaj to żelastwo. Pójdę spać. Od astrologa w sumie nic chyba nie chcemy. Astrolog to tam sobie ten... No. Zachciał sobie coś i w sumie tyle. Dobra, zapis gry. O kurwa, jedna, naprawdę jedna sztabka? Naprawdę nie ma innego sposobu, żeby jakoś to przyspieszyć? Piec. Proste części. No jest, zrobić więcej pieców. No ale to i tak dupa wyjdzie z tego. Przynajmniej w tej chwili już dupa z tego wyjdzie. No nawet nie zrobię jeszcze jednego. Chociaż no, może jeszcze jedno zrobię, ale... Na styk. Tak na styk. Więcej piesów trzeba. Więcej. To zabieramy na pewno ze sobą, bo ta wiara nam się przyda. Złom się nam nie przyda. No i jednej rzeczy nam nie starczyło. Na razie to zachowajmy sobie tu. Czy ja mam marchewki jeszcze? To jest dobre pytanie. No chyba nie. No to musimy zacząć znów inwestować w marchewki. Chciał czy nie chciał? Chciał czy nie chciał? Marchewki potrzebne. Dobra, ale to przy okazji, jak już tu jesteśmy, jeżeli uda mi się tego paniczka jeszcze odratować, co wątpię. Chociaż może. Jak mi się go uda uratować jeszcze przed zgniciem, no właśnie, już dupa. No to nie. To nie ważne. Nie było tematu. To mi potrzebne. Chciałem być dobry, wyszło jak zwykle. I dawaj liposukcję jeszcze. Dobra. A i czaszka. Kurde, blaszka, jeszcze czaszka. No i... Kość w sumie też. Kości chyba też się stakowały. Dobra, co do wehikułu? Już wiem. Wykup po prostu ziemię i zbuduj tawernę. Tawernę? No czemu nie 10-piętrowy pałac? Tawerna będzie przekrywką głupolu. Wykopiemy w niej piwnicę i użyjemy wehikułu. Nie mówiąc o tym, że możesz napchać sobie kiesy. Wiedza zdobyta dzięki wehikułowi i kasa z tawerny. A sam co byś z tego miał? Nic? Nie wierzę ci. Cóż, może wehikuł powie nam coś na temat mojej przeszłości? No kurwa jasne, no jeszcze tawernę będziemy prowadzić.
Dobrze. Nie ma problemu. To jest coś dla mnie. Dobra, 45 minut odcinka. Ja chcę tam zrobić kuku. Nie chcę zrobić kuku. Jeszcze zrobimy spokojnie. Zrobimy spokojnie jeszcze... Boże, mszę. Nie zrobię wam tego, spokojnie. Nie jestem małpą, czy jestem, ale... O, nawet chyba jeszcze zdążymy zrobić jedno. Dużo na części. Nie zdążymy zrobić. Kurwa mać. Dwie złożone części, to trzeba niestety jednej sztaby. Chyba, że uda nam się w ten sposób, że prześpimy się, będzie akurat dzionek i jeszcze nam się uda zrobić proste części. Dobra, mamy już dzień sądny. 46 minut odcinka, kurde, faja. Czuję się świetnie. Wierzę, nieświetnie. Uda się, dobra. Proste części. Elo. Gdzie ja zostawiłem modlitwę? To jest też pytanie za milion punktów. Jezu, czemu ja nie mam jednego miejsca, gdzie ja wszystko chowam sobie z takich najważniejszych rzeczy? Czemu? O, tu jest, dobra. To jeszcze zdążymy zrobić jedno. Świecznik ścienny. O, jaki ładny. No i fajnie. Dobra, 41 jakości kościoła to jest naprawdę dużo. Głoszenie kazania jest obecnie niedostępne. A, musimy z nim pogadać, no to. Kurde, no. Długi odcinek nam wyjdzie. Idzie ten Burson. Papiery prawego obywatela, to musimy ci pogadać, tak? Ja ci pokażę. Tylko pytanie, czy ja ci pokażę papiery, czy co innego. Nie chcesz wiedzieć, co. Temacie katedry. Mam papiery prawego obywatela. Dobrze. Właściwie nie było to aż tak niezbędne. Kto wiedziałby o tym obywatelstwie poza mną? To nie w porządku. Pomyśl o tym jako próbie. O próbie. Sprawdzałem twoją wiarę, synu. Wiesz, jak ciężko jest znaleźć kogoś, kto by sprostał moim wysokim wymaganiom? A, nie wiesz. Ale ja wiem. Rozczarował mnie nawet mój brat. Ale to zbyt smutna historia, by ją tu opowiadać. Musisz tu zbudować katedrę. Taką naprawdę wielką. Potem razem ty i ja odprawimy w niej wspaniałe nabożeństwo. Pomodlimy się, by rzeka Wimur wymieniła się wodą. Miasto umiera bez wody, a ja zamierzam je ocalić. A co ze zbudowaniem katedry tutaj? Niech pomyślę, potrzebuję mnóstwo czaszek i krzyży. Cóż z ciebie za doskonały grabarz, doskonały i inteligentny grabarz. Kolejny punkt dla drużyny. Nie myliłem się co do ciebie. Ile dokładnie ich potrzebuje? Pomyślmy, masz 30 plus 10, przenieść trójkę, przesunąć dwójkę, dodać 5, a potem pomnożyć obie strony razy 2. I wychodzi... Ja pogubiłem się. Umówmy się na 50 krzyży i 800 czaszek. Wow. O, rety 800? To o wiele za dużo. Tak, pewnie masz rację. No dobra, umówmy się na 200. No to już jest w miarę. A co z katedrą w mieście? Czemu nie odprawisz tego nabożeństwa w katedrze w mieście? Tak ściśle mówiąc, to nie mamy katedry. Wieża naszej katedry zawaliła się podczas wielkiego wybuchu. Nie zdołaliśmy jej odbudować. Żadna nowa budowla nie może być wyższa niż Pałac Królewski. Tutaj jednak możemy zbudować katedrę z odpowiednio wysoką wieżą. Dobra. No dobra, dobra, dobra. Idziemy odprawiać nabożeństwo. 52-41, spoko, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Dobra. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super, jest zajebisty, a nie super. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. Dobra, 8 pypków. Mało, myślałem, że będzie więcej. Dobra, dobra, dobra. 9. 10. Czadowe kazanie, dobra.
Nie no, trochę lodu było już. Ile? 2 silvery? Kanawiera 8. No tak średnio. Myślałem, że coś będzie lepszego. Serio. A czemu nie możemy sobie kupić innej? Kuje skazania 25, wiara skazania plus 25. Wiara. Za dużo wiary. Wiara razy 2. To jest wiara razy 1. Ej. Trochę nie rozumiem, jak to działa, wiecie? Rozumiem, że... modlitwa o wiarę. Wiara skazania plus 50%, ale wiara razy 1. A to jest wiara razy 2. Czemu do mnie nie mogę kupić? No właśnie, tylko straciłem kasę, ale okej. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. No i będziemy pewnie tworzyć Homunculusa. Nie no, żartuję, zombie. Ale to i też będzie fajne. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!